tegorocznej edycji Park of Agro Show 2022 na stoisku Case IH prezentujemy dwie nowości, które dopiero pojawią się w ofercie handlowej, produktowej marki Case. Jest to model Farmal A, nowa odsłona Farmala A90 oraz Farmal C, w tym przypadku model 110, o mocy 110 koni. Zarówno jeden, jak i drugi pojawił się w październiku w ofercie handlowej. Farmal A to będą dwa modele, 90 i 100, 90 koni oraz 100 koni. Na temat gabarytów samej maszyny. Prosta w osi, czyli odczytaj od trybunego mostu, to jest 2,35. Także mamy do czynienia z całkiem pokaźną maszyną. Możemy tutaj, nawet jeżeli podniesiemy z tyłu coś ciężkiego, to ten balans, ta równowaga jest zachowana. Wystarczy krzyż trochę dociążyć. Wysokościowo, tutaj ten ciągnik to jest 2,67 na takich kołach, jak mamy 40 na R34. Dokładnie ten rozmiar, 480 na 70 na R34. Idąc dalej właśnie z tyłu, kiedy przejdziemy do tej maszyny, łucznik na tylnym czołgie to jest 4 tony 400 kg i tutaj już mamy nową pompę hydrauliczną o zwiększonym wydatku 82 litry. Tak, to jest maksymalny wydatek, maksymalna pompa, jaką możemy wziąć w tym modelu. Podstawową wersją jest 62 litry na minutę. Tego wcześniej nie było. No i to, o czym mówiłem, zwolnice. Tak? Tutaj już mamy mechanizm planetarny, czyli mechanizm różnicowy po środku. Poprawia nam to taką sprawność przełożenia mocy tutaj na koła i sprawność, jeżeli chodzi o uciąg tego ciągnika. Warto podkreślić, że dopuszczalna masa całkowita tej maszyny to jest 6,5 tysiąca kg, 6,5 tony. To znaczy to, co ciągnik waży, to od 4 ton, w zależności od wyposażenia, 3800, 3900, plus to, co możemy na nim powiesić, tak, czy maszynę z przodu, czy z tyłu, to daje nam w sumie 6,5 tony. To już jest całkiem dużo, jak na tej klasy ciągnik. Dodatkowo trzy pary wyjść hydraulicznych, zasilanych właśnie z tej pompy głównej 82 litry. Przechodzimy teraz do kabiny. Chcę Wam pokazać, jak zmieniła się w środku. Dopiero widać tak naprawdę, kiedy usiądziemy, jak dużo miejsca, jak dużo przestrzeni jest dzięki temu, że mamy cztery słupki. Ta całe tutaj te boczne drzwi nie są niczym ograniczone. Duża przeszklona powierzchnia. Tak samo mamy okno dachowe, które możemy uchylić. W tym przypadku jest ono przyciemnione. I to automatycznie dodaje nam o wiele więcej poczucia komfortu. Tak? Czujemy się tutaj, że tej przestrzeni nam nie brakuje. Kilka godzin pracy nawet w takim ciągniku, kiedy mamy jeszcze fotel pneumatyczny, tak jak w tym przypadku, płaską podłogę, oczywiście klimatyzacja w standardzie, no to pozwala nam na komfortową pracę przez kilka godzin i nie czujemy takiego zmęczenia. Jeszcze kilka słów o silniku, bo tutaj jest też kolejna zmiana, która została wprowadzona. Silnik w tej chwili w tym modelu to jest jednostka 3,6 litra o pojemności 3600 cm, ale 16-zaworowa. Oznacza to, że mamy 4 zawory na cylinder, bardzo dynamicznie jednostka wkręca nam się na obroty. Maksymalny moment obrotowy dla tego silnika dochodzi do 500 Nm. Przy 1300 obrotów na minutę, to też już mówi nam o tym, że ciągnik automatycznie ma niższe zużycie paliwa i przy stosunkowo niskich obrotach mamy bardzo maksymalną moc, także jako maszyna polową w zupełności ten ciągnik da sobie radę właśnie w pracach polowych. Jeżeli zapytamy, który mielibyśmy wybrać, tak, czym się różni na przykład prezentowany obok Farmal C, no to tutaj, o ile silnik jest ten sam, mamy ten sam rozstaw osi, natomiast oś, jest przednia oś, to co nam wyróżnia, tam jest oś z kolei 1.5 HD, tutaj
tej mamy osi 1.0, to wtedy po prostu mamy większy nacisk, tak, w tamtym przypadku, kiedy potrzebujemy ciągnika do pracy z ładowaczem czołowym, dużo z tym ładowaczem pracujemy, no to potrzebujemy tak, żeby ta oś była mocna, mokre sprzęgło, żeby się nam nie wycierało, w tym przypadku power shutter przekładnia, 12 do przodu, 12 do tyłu. I doskonale, tak, to okno dachowe tutaj sprawdza się właśnie tak samo w przypadku pracy z ładowaczem czołowym. Jeszcze kolejną taką różnicą w stosunku do Farmala C będzie kabina. Tam z kolei mamy aktualną kabinę z serii Farmal C na 6 osobówkach. Jeżeli ktoś preferuje może otwierane boczne okienka, to wtedy właśnie ta 6-osobkowa bardzo dobrze się sprawdzi. Dopuszczalna masa całkowita właśnie też jest zwiększona o 0,5 tony, czyli mamy 7 ton w Farmalu C. To pozwala nam na zawieszenie też cięższej maszyny z tyłu na przykład. Jeżeli potrzebujemy ciągnika do takich cięższych prac polowych, to może właśnie bardziej tutaj Farmal C. Znajdujemy się w kabinie ciągnika Puma 240 CVX. Standardowym wyposażeniem ciągnika jest monitor AFS 700, natomiast w tym ciągniku po raz pierwszy prezentujemy model AFS 700+, który to jest to model 1200, tylko z oprogramowaniem z modelu 700, więc jest to ekran bardziej kolorowy, o większej przekątnej i jest tutaj również dużo szybsza reakcja na to, co chcemy w tym ciągniku zrobić.